Cześć! Dziś przepis na cytrynową fantazję. Jest to słodkość na bazie kruchego ciasta z budyniem cytrynowym, galaretką i pianką cytrynową. Górę przyozdabiają herbatniki polane lukrem cytrynowym i udekorowane otartą skórką z cytryny. Ciasto jest aromatyczne, mięciutkie i pyszne. Krok pierwszy: kruche ciasto. 3 szklanki mąki pszennej, 2 łyżeczki proszku do pieczenia i 4 łyżki cukru pudru przesiewamy na stolnicę. Dodajemy 250 g zimnego masła oraz 1 łyżkę smalcu. Składniki w miarę szybko siekamy nożem. Dodajemy 5 żółtek i dalej siekamy nożem, łącząc składniki ze sobą. Na tym etapie odkładamy nóż i zagniatamy ciasto ręcznie. Trochę opornie to będzie szło, bo składniki są zimne, ale w końcu uda się zagnieść ciasto. Zawijamy ciasto w folię spożywczą i wstawiamy do lodówki na pół godziny. Po tym czasie schłodzone ciasto wykładamy do foremki o wymiarach 25 x 35 cm, wyłożonej na dnie papierem do pieczenia. Ciasto równo wyrównujemy i wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w funkcji góra-dół w 200 stopniach Celsjusza przez około 25 minut. Po upieczeniu pozostawiamy foremce do wystudzenia. Krok drugi: warstwa budyniowa. Ja tutaj mam 1 litr wody. Do rondelka wlewamy 800 ml, a te 200 ml pozostawiamy. Do wody w kubku wsypujemy 2 budynie śmietankowe, z czego każdy budyń ma 40 g. Mieszamy do rozpuszczenia się proszku i wlewamy do gotującej się wody. Gotujemy chwilkę i wyłączamy grzanie kuchenki. Wsypujemy 2 galaretki cytrynowe. Mieszamy energicznie do rozpuszczenia. Proszę pamiętać, aby już nie gotować, bo galaretka straci swoje właściwości żelujące. Dodajemy 100 g masła. Masło wcześniej pokroiłam w kostkę, aby szybciej się rozpuściło w budyniu. Mieszamy najlepiej taką trzepaczką do momentu rozpuszczenia masła. Gorący budyń przelewamy na kruche ciasto w foremce i pozostawiamy do wystudzenia, a gdy wystygnie, wstawiamy do lodówki na czas przygotowań reszty składników. Krok trzeci: warstwa galaretkowa. 750 ml gorącej wody i 2 galaretki, jedna to cytrynowa, a druga agrestowa. Mieszamy do rozpuszczenia i odstawiamy do wystudzenia i lekkiego stężenia. Galaretkę wylewamy na stężałą warstwę budyniową. Wstawiamy do lodówki. Krok czwarty: pianka cytrynowa. 1 szklanka gorącej wody i 1 galaretka cytrynowa. Dobrze mieszamy i pozostawiamy do wystudzenia. Do misy miksera wlewamy 500 ml dobrze schłodzonej śmietanki kremówki 30% i dodając 2 łyżki cukru pudru, miksujemy na sztywno. Gdy kremówka się ubije, wlewamy ostudzoną galaretkę cytrynową. Galaretka ma być zimna, ale nie tężejąca. Wlewamy ją partiami. Na koniec dodajemy otartą skórkę z jednej małej cytryny. Miksujemy krótko i przekładamy krem na stężałą galaretkę w foremce. Krem wygładzamy i na górę wykładamy ciemne biszkopty. U mnie poszło 28 sztuk. Ciasto wstawiamy do lodówki. Krok piąty: lukier cytrynowy. Do miseczki wsypujemy 2 szklanki przesianego cukru pudru. Sok z jednej małej cytryny i 1/4 ciepłej wody wlewamy na przemian do cukru pudru i mieszamy. Nie wlewajcie od razu płynnych składników, tylko stopniowo, sprawdzając konsystencję lukru.
Wiadomo, gdyby lukier był za rzadki, dodajemy cukru pudru, a gdyby był za gęsty, dodajemy soku lub wody. Lukier gotowy wylewamy na ciasto. Ciasto wstawiamy do lodówki, najlepiej na całą noc. I tak się prezentuje ciasto w przekroju na drugi dzień. Moim zdaniem ciasto równie dobrze można zrobić na biszkopcie lub w wersji bez pieczenia na herbatnikach lub biszkoptach. Ciasto w smaku jak dla mnie super. Polecam. Na koniec zachęcam Was, moi drodzy, do odwiedzenia mojego drugiego kanału. Kanał się nazywa Grecki Świat Rity. Publikuję tam filmy vlogowe, czyli możecie poznać mnie lepiej i zobaczyć Grecję z troszkę innej strony. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!